I raz, i dwa, i trzy, i hop. O, życie samemu w tym świecie nie jest proste, ale jest w sumie całkiem przyjemne. No i słuchajcie, cześć wszystkim, z tej strony Mlekolud i witajcie w kolejnym odcinku z gry Valheim. Ja sobie tutaj ścinam drzewko w wolnej chwili i zaraz wam pokażę, co się zmieniło od ostatniego odcinka i co będziemy robić w tym odcinku, bo uważam, że naprawdę odcinek będzie jak najbardziej godny uwagi. Dlatego na wstępie oczywiście zapraszam was do subskrypcji, dania łapki w górę i komentarza. A my podejdźmy sobie teraz do domu. Tak patrzę, jedzonko już mam, więc w sumie nie będziemy jeść. I już wam pokazuję, co w moim świecie się zadziało, ale zanim to zrobimy, zapolujmy. Zapolujmy na tego dzika, który się niczego zupełnie nie spodziewa. I teraz to już w ogóle się nie spodziewa, bo nie dostrzeliliśmy do niego. Zapomniałem, że ten łuk ma zasięg całkiem kiepski, ale myślę, że moja niezawodna siekiera zrobi z nim porządek. Dodano skrawki skóry, tu gdzieś był drugi dzik, więc szybciutko, raz, dwa, drugi, pokonany. I słuchajcie, no właśnie, co się zmieniło? Otóż rozpocząłem planowanie i budowę małego portu. Nasz port mieści się zaraz koło domku, zaraz przy tej tutaj rzece, przy tej zatoce, która prowadzi na pełne morze, otwarte morze, pełne fal, pełne przygód. No i tak sobie zacząłem planować. Tutaj będzie po prostu takie molo z daszkiem ładne. Tu będziemy mogli sobie właśnie wyjść i będzie mogła stać łódka jedna, łódka druga po dwóch stronach. No i to jest właśnie motyw przewodni dzisiejszego odcinka, czyli łódka. Ja mam tutaj składniki potrzebne na zbudowanie tej drugopoziomowej łódki i zaraz to zrobimy. Ale najpierw pozbędę się jakichś zbędnych rzeczy, poodkładam sobie do skrzynki jakieś pierdoły, pójdziemy spać i wyruszymy na przygodę. To będzie odcinek naprawdę, myślę, pełen przygód i możliwe, może się skończyć tak, że nie w tym odcinku skończymy tą przygodę. Możliwe, że to będzie dwuodcinkowa przygoda. Wszystko zależy od tego, gdzie nas łódź poprowadzi tak naprawdę, więc no, zobaczymy. Jeszcze nic nie wiem, ale się dowiem. Słuchajcie, tak. Poróbmy sobie strzały, bo jak patrzę... Nie, w sumie nie trzeba porobić strzał. Mamy bardzo dużo. Poodkładamy sobie te wszystkie rzeczy, które są zbędne na ten moment. Jakieś nasiona, jakieś... No, bursztyn to już w ogóle. Bursztyn... Chociaż bursztyn wydaje mi się, że będzie w tak, dokładnie tak. Wydaje mi się, że będzie w skrzynce w środku i zaraz sobie zobaczymy tutaj. Wszystko poodkładamy, dokładnie, tak jak myślałem, tak też jest. I teraz tak, skrawki skóry poodkładamy ten węgiel, nie mam co zrobić z tym węglem na przykład. O, tutaj w ogóle widzę, że mam 5 rudy cyny, więc tutaj jest miks totalny. Póki nie zrobię magazynu, to ja naprawdę się będę tutaj męczył z tym porządkiem tutaj. Ale wstawmy na ruszt to, co mamy tak naprawdę. Jeszcze raz spojrzę, mamy żywicę, to nam się przyda. To będzie całe nasze jedzonko potrzebne na wyprawę. Jest go dosyć dużo, wręcz bardzo dużo, ale lepiej więcej niż mniej, wydaje mi się. Więc tak, potrzebne będzie na pewno drewno, naprawiona siekiera i wszystkie sprzęty naprawione. Upgrade'ik, właśnie tak myślę. Łuk ten lepszy, gdzie go się robiło? Łuk kompozytowy, 10 szlachetnego, 10 twardego i 2 skóry jelenia. Ja bym to chciał zrobić, słuchajcie. Możemy to zrobić. No oczywiście, że możemy. To jest dużo, dużo lepszy łuk. Ja nie rozumiem, czemu go od razu nie zrobiłem, więc teraz szybciutko... Aha. Nie mam szlachetnego drewna, brzoza, biegniemy szybciutko. Tam do góry się nic nie zmieniło, jakbyście pytali, raczej tutaj wszystko jest w normie. Oczywiście plany są na to ambitne, aczkolwiek jeszcze wykonanie musi poczekać. Po tej przygodzie zaczniemy rozbudowę wioski i budowę naszego domku, tak już prawdziwego domku, tak na stałe. A teraz jeszcze wyruszamy w przygodę, trzeba się rozeznać w terenie i wtedy już zaczniemy mieszkać tutaj, jak po prostu godnie mieszkać. O, właśnie tak, tego słowa myślę mi brakowało. Jak na razie tutaj tak, szarzełek powinien już sobie pójść, myślę, stąd, nie chcę, żeby mi przeszkadzał. I teraz tak, mamy szlachetnego drewna troszeczkę, aczkolwiek za mało, więc bierzmy jeszcze trochę. No tak dropi, tak różnie tego drewna dropi, myślałem, że będzie taka stabilna liczba, a jednak nie. No cóż, jeszcze ogólnie tak się zastanawiam, gdzie ja zrobię pola, czy właśnie... Zastanawiam się i myślę o tym miejscu, w którym jestem teraz, żeby tutaj były poletka, ponieważ to jest taki najbardziej płaski teren z tego, który tutaj mam koło siebie mniej więcej. Wow, nie mogłem trafić. Ej no, kłodo!
Dobra, nie było łatwo ją rozbić, naprawdę. Zwiała nam sprzed nóg. Dobra, teraz mam już wystarczającą ilość szlachetnego drewna, więc możemy powoli zacząć już szykować się, czyli brać ten łuk, odłożyć zbędną resztę rzeczy i tak to będzie wyglądać. Myślę, że to drewno nie będzie nam potrzebne, bo mamy tutaj 20, więc tak. A, jeszcze korłód, tak. To jest drewno zwykłe, a to jest korłód. Dobra, na razie weźmy fulla, a zaraz podkładamy te zbędne rzeczy. I hopa. Proszę bardzo, skórzany hełm w ogóle mogę zrobić. A ja nie mam skórzanego hełmu, więc może... Ale nie zrobię skórzanego hełmu, bo braknie mi wtedy na łuk. Ja wolę zrobić łuk kompozytowy, właśnie w tym momencie go zrobimy. Pyk. I od razu możemy strzelić upgrade. Ja to zrobię od razu. Warto, myślę. Myślę, że jak najbardziej warto. Tutaj skórzane już tutaj nie stać nas niestety na to, ale już i tak fajnie. Zupgrade'owaliśmy sobie, więc teraz tak. Odłóżmy te zbędne rzeczy, tak jak mówiłem wcześniej. A tutaj niech się pali, chociaż i tak wyruszamy w podróż, więc to się będzie paliło na marne. Ale cóż. Właśnie. To jest to. Ja muszę zabrać oko szarła. Muszę zabrać, nie wiem, 6 oczu. I słuchajcie, my sobie zrobimy portal. Zrobimy sobie portal w miejscu, w którym będziemy tam chcieli, nie wiem, podróżować. Portal robi się z 20 szlachetnego drewna, 10 oka, oczu i 2 rdzenie. To nie jest tak tanio. Wow. Dobra, 10, 20 i 2. Dobra, full focus. Kurczę, no nie spodziewałem się, że to aż tyle. Dobra, to robimy tak. Potrzebujemy jeszcze 4. Potrzebujemy trochę jeszcze na pewno teraz tego szlachetnego drewna. I jeszcze 2 rdzenie. No niestety, no troszeczkę to nam będzie zabierało miejsca, ale co zrobimy? Dobra, 2 rdzenie. No już jest, wow, już mam pełno załadowane, a co dopiero właśnie jak ja wyruszę w podróż, no potrzebne by było więcej miejsca w ekwipunku. Dobra, troszeczkę szlachetnego jeszcze by się przydało, dosłownie 16, więc podejdę sobie może tutaj do lasu, liczę na to, że gdzieś tutaj będzie jakaś brzuska rosła, bo jak na razie to nie... O, dobra, tu jest bardzo dużo tych brzuzek, więc w porządeczku. Zaraz się też wyśpimy i wyruszymy w podróż. No wiem, że tak przeciągam, ale no musimy się naszykować. Mimo wszystko naszykowałem te składniki na łódkę i na wszystko, ale nie spodziewałem się, że będę jeszcze musiał aż tyle naszykować na ten łuk i na portal. Zapomniałem o tym portalu, dopiero w ostatniej chwili mi się przypomniało i to jest błąd może z mojej strony, ale myślę, że to też fajnie, jak tutaj widzicie, jak zdobywam te wszystkie składniki powoli. Mamy szansę sobie pogadać. Ogólnie nie wiem, ile będzie, jak oglądacie ten filmik, ale zbliżamy się małymi albo nawet dużymi krokami do 500 subskrypcji, co bardzo, bardzo mnie cieszy i przy okazji jeszcze zapraszam dla osoby, które jeszcze nie subskrybują, żeby właśnie to zrobiły, a nuż któraś z was dobije do tego ostatniego 500 suba, no jakiś specjal myślę, że trzeba wykminić, no jak tak, no bez specjala, to tak średnio myślę, więc coś wymyślimy. Wow, dobra, to mi na głowę chciało spaść, o to mi spadnie, o jak było blisko, niesamowicie blisko. Dobra, jeszcze potrzebujemy trochę tego. No a co do specjala, to jeszcze muszę przekminić, co ja bym chciał zrobić tak naprawdę. No musi się czymś ten specjal filmik wyróżniać, ale co to będzie? Czy to jakaś gra, czy to jakiś vlogasek, czy coś? To jeszcze nie jestem w stanie wam powiedzieć. Czekam też na wasze propozycje, aczkolwiek no sam pewnie coś wymyślę, tylko jeszcze o tym nie myślę, bo te subiki jeszcze w swoim czasie. Pewnie się okaże, że zaraz wskoczą i jak już to oglądacie, to są i to był błąd z mojej strony, że nie zrobiłem specjala, ale w takim razie wtedy specjal pojawi się lekko spóźniony, ale będzie. Na pewno na 500 subów coś zrobimy, może jakiś live'ik dłuższy albo jakikolwiek live'ik, to w moim przypadku by było naprawdę już święto. Wiem, że na live'y czekacie też na Grounded, na pewno parę osób, więc jest co robić, mam co robić, tylko chciałbym mieć też więcej czasu, No niestety, bywa tak, że czasu jest mało chwilami przy pracy i różnych takich, ale no cóż zrobię. Dobra, dojdźmy sobie do kuźni. Czy my tutaj możemy, no możemy robić tą ćwiekowaną zbroję z brązu, ale to już jest, wiecie, totalnie kozak. 8 brązu i 2 skrawki. Ile mamy tego brązu? No, mielibyśmy 8, ale to bez sensu, żeby aż tak ulepszać. Zostaniemy przy tym, co mamy.
Myślę, że będzie okej. Dobra, słuchajcie. Teraz tak, odłóżmy sobie tego Corwooda niepotrzebnego. Nie Corwooda, tylko Finewooda. Potrzebuję 11 zabrać. Pyk. Dobra, mamy 20, 10. Mamy wszystko, co trzeba. Troszeczkę tego, tamtego, jedzenie, nowy łuk, stary możemy odłożyć. Więc jak najbardziej, ten zupełnie ma inny opad, więc fajnie. No i super, bo zrobiła się noc, więc my pójdziemy spać i z samego ranka zbudujemy łódź i wypłyniemy. Idźmy spać. Dobrego dnia! No słuchajcie, myślę, że dzień będzie dobry, a na pewno pełny przygód. I no, powiem wam, że ruszanie we mgle może być całkiem ciekawym doświadczeniem. Tutaj szczególnie będzie trudno wypłynąć. Ale słuchajcie, musimy teraz zabrać te wszystkie składniki potrzebne. Przeciążenie, ja wiem, że przeciążenie, ale to minie. No i patrzcie na to. Myślę, że tutaj jak postawimy, to będzie okej. Może zejdźmy sobie niżej, żeby ta łódka też była niżej. Nie, ona nie robi się niżej. Dobra, uwaga. Mamy to. Łajba jak się patrzy. Naprawdę to już jest kawałek łódki. W porównaniu do tego, co jest na początku, czyli tratwa, to tutaj rzeczywiście jest tego trochę, więc bardzo fajnie. Ja już mam mega dużo przy sobie, więc muszę odłożyć przede wszystkim właśnie to drewno. Ono tak dużo mi tutaj zabrało. A reszta może być, więc dobra, wyruszamy. Drewna mam na tyle, że sobie poradzę. Zresztą mogę sobie troszeczkę w razie czego zawsze wydobyć. Wezmę sobie po prostu jeszcze tam 12, żeby było do równego. I tyle. Dobra, słuchajcie, wyruszamy. No troszeczkę daleko stanąłem tą łodzią, ale cóż. Teraz tak, mamy tutaj magazyn. To jest fajne, że tutaj mamy 4 skrzynki, w których możemy zostawiać rzeczy. No i też mamy nasz ster. I słuchajcie, pora wyruszyć. Mamy w ogóle wiatr, który nas zaprasza do wyruszenia w przygodę. Wiatr centralnie w plecy, aczkolwiek boję się go tutaj używać, bo nic nie widzę przed sobą i nie wiem, którędy do końca płynąć. O, widzę, że powoli mgła schodzi. Schodzi mgła i szykuje się przed nami naprawdę, myślę, długa podróż? Ciekawa podróż? Nie wiadomo, to wyjdzie na pewno, wy będziecie wiedzieć pod koniec odcinka, jak mi się powiodło. Czy nadal będziemy w trakcie podróży, czy cały przyszły odcinek? Nie wiadomo, no naprawdę czeka nas przygoda. Tyle wiem. Żegnamy nasz dom, żegnamy naszą przystań i witamy morze. Tam mamy spawner, tutaj mamy czarny las. To są rzeczy, które widzieliśmy. Rzecz, którą też bym chciał zrobić, to odkryć tą linię brzegową. Ale na ten moment popłynąłbym centralnie do przodu. Ale nie, no nie popłynę do przodu, bo wiatr się zmienił. Więc wiatr zmusza nas do odkrycia tego terenu. Więc do tego starca może spróbujemy sobie tu podpłynąć. Tym sposobem popłyniemy z wiatrem i poodkrywamy sobie właśnie tutaj tą linię brzegową. Tu jest mój domek, w którym mam stół do kraftowania, to pamiętam. Więc tutaj byliśmy jeszcze, więc sobie troszeczkę przyzumuję. Muszę tutaj dopłynąć dopiero i tam będzie coś nowego. Okej, tutaj jest kolejny spawner, już widzę z daleka na brzegu. Z tych spawnerów wiem, że da się robić jakieś dziwne rzeczy, kombinacje, ale nie wiem, czy dam radę. Muszę sprawdzić w necie. Może to się uda zrobić, może nie. Zobaczymy. No właśnie tutaj mamy ten spawner obok nas. Nic ciekawego, nie ma co podchodzić, bo się pełno respi tego złego. Można go zniszczyć strzałami, czy zapalającymi, czy zwykłymi. Można też mieczem, więc to nie jest trudne, tylko trzeba dojść odpowiednio szybko, żeby się nie zdążyły namnożyć te wszystkie poczwary. No i ten czarny las. Jestem ciekaw, czy ten czarny las jakoś się tu skończy? Czy to jest zupełnie duży las, który czeka jeszcze na nas i będziemy mogli sobie jeszcze poodkrywać wiele w nim? Na to liczę. Właściwie taką mam tutaj nadzieję. Spójrzmy, co tam wystaje z wody. Czy to jest łódź? Uwaga, hamujemy. Odpłyniemy sobie, co to jest? O, troszeczkę przyhaczę o to. No cóż, tak, to są skrawki łodzi. Dobra, zatrzymajmy się. Co to jest? To jest po prostu kawałek łodzi, który tutaj się ostał. No cóż, tam jest grota trolla. Do tego nie będziemy wchodzić jeszcze, ale warto wiedzieć. Podpłyniemy bliżej, to sobie oznaczę. Dobra, płyniemy dalej. Wybaczcie za tą przerwę, aczkolwiek zaciekawiło mnie to miejsce. Dobra. Okej, wraca muzyczka. Zaraz przygodowa. I płyniemy dalej.
Okej, okay, tam jest grota trolla. Ona ma dużo wyższe to sklepienie niż te kurhany. Jak widzicie, no taka ewidentnie jaskinia. Ciekawe, czy nie ma tu trolla gdzieś w pobliżu. Trzeba uważać na to. No, taki troll jakby tutaj nam wyskoczył, to by było nieprzyjemnie. Tak, tak to wygląda właśnie, a my sobie wypłyniemy dalej. No nie widać za dużo. O, może tak sobie popłyniemy chwilę. Tutaj trzeba było ominąć tą skałę. Okej. I teraz w prawo, delikatnie, ładnie sobie przepływamy koło tego. Czarny las nadal tu jest obecny, aczkolwiek widzę, że z tyłu jest też zima, więc no, kolejny biom, chyba najtrudniejszy, jest blisko, aczkolwiek, niedostępny. Na ten moment niestety niedostępny, ale spójrzcie, tutaj mamy w ogóle łąki, mamy łąki, w sumie mamy takie, jak to się nazywa, pastwiska, plainsy, wow, i mamy też lekkie frizy, wiadomo, wszystko po trochu, ale góry są naprawdę potężne, naprawdę wysoka jest ta góra, jaki ona ma szpikulec, my będziemy musieli tam wejść i to zwiedzić, bo to wygląda epicko, naprawdę, ta zatoka tutaj, ta góra taka wysoka, naprawdę piękny widok i rzeka, która prowadzi tak naprawdę do nas, tą rzeką, będziemy musieli też zwiedzić tereny i zobaczyć jak daleko, czy możemy przepłynąć przez cały ten teren, bo jeśli tak, to mamy naprawdę super ułożenie z tym, że tu będziemy mogli sobie wypłynąć. Ale dobra, płyniemy teraz w stronę starca. Płyniemy w stronę tych lądów, tych terenów, które tam w oddali majaczą gdzieś przed nami. Niestety wiatr nie sprzyja tym podróżom w tym kierunku, aczkolwiek będziemy próbować. Ocean. No proszę, dopiero weszliśmy na biom ocean. Tutaj nas może spotkać też troszeczkę przygód. Pozytywnych i tych mniej pozytywnych, więc trzeba uważać. Oj tak, szczególnie płynąc samemu na łódce, muszę uważać, gdyż jestem sam tutaj Ragnarem sobie w swoim... Ragnarem swojego losu. O, tak jak kowalem. No tak niestety teraz płyniemy centralnie pod prąd, więc no... Nieciekawie. Możemy w sumie spróbować halsować, czyli po prostu zwracać się do wiatru dwoma stronami. Nie będę się mądrował ogólnie, bo nie znam się na łódkach, ale po prostu wiem, że chodzi o to, że najpierw do prawej, potem do lewej, korzystając z wiatru, który wieje na wprost nas, po prostu lekko się spychamy do lewej, do prawej i tym sposobem poruszamy się mimo wszystko do przodu. Może coś przegryźć? Oczywiście, że mogę coś przegryźć, więc zjem sobie szybciutko. My jesteśmy całkiem blisko nadal tych naszych terenów. Póki widać to, to jeszcze nie czuję jakiegoś tutaj takiego zewu przygody, więc musimy jechać dalej, musimy płynąć dalej i zwiedzać te tereny, dopłynąć do nich znanych lądów, znaleźć kolejne nieznane biomy, nieznane poczwary i przygody, bossy. W sumie tyle przed nami, że tego się nie da opisać, więc nie opisujmy tego, tylko płyńmy tam. Ten ląd tutaj nie jest aż tak daleko z tego, co widzę, bo jak patrzcie na tamten, już poznikały drzewa i tutaj się pojawiają, więc jesteśmy teraz centralnie w połowie między terenem, więc już tutaj będzie ląd. Więc musimy spróbować może to opłynąć, zobaczyć, czy do starca można się jakoś dostać dookoła. No nie wiadomo właściwie, na ten moment trudno mi stwierdzić, aczkolwiek całkiem ciekawe tereny tu się przed nami pojawiają, zaraz zobaczymy, co tutaj będzie dalej. No proszę, tutaj mamy czarny las, a z prawej strony jak na razie drzewa się nie pojawiają. I właśnie przez to jestem bardzo ciekaw, co to może być, jeśli tu nie ma drzew, ani jednych, ani drugich. No to może oznaczać, że są to tak zwane właśnie te łąki, plainsy? Nie, jednak tu będzie czarny las, tylko to tak specyficznie po prostu się renderuje i generuje. No cóż, ale już i tak mamy tutaj kawałek taki odkryty w linii prostej do starca, to jest mniej więcej od domu, to jest 1/3, więc nieźle. Spróbujemy tam właśnie podpłynąć, między ten ląd wpłynąć i zobaczymy, co tam nas czeka. Troszeczkę podwiosłuję pod ten wiatr i liczę na to, że troszeczkę się zmieni niedługo, no bo słuchajcie, ile można płynąć pod wiatr? To nie jest przyjemne. Płyńmy sobie dalej, do tego starca. Ciekawe, jakby tu jakaś rzeka prowadziła. No, jest wgłębienie w lądzie, ale myślę, że będzie lepiej opłynąć to z prawej, ponieważ tutaj donikąd nie dopłyniemy. Jak tak patrzę, te drzewa jak się pojawiły. Więc skorzystajmy z tego, że wiatr wieje w tą stronę, w którą ja teraz zaczynam płynąć. Mniej więcej oczywiście. I opłyniemy to sobie od prawej strony. Wydaje mi się, że tam będzie się dało to opłynąć, do tego starca dopłynąć właśnie gdzieś tutaj. No jest taka szansa, aczkolwiek zobaczymy jak popłyniemy. Najgorsze jest to, że robi się już ciemno, robi się już noc. Całkiem szybko w sumie, nie spodziewałem się, że tak szybko zrobi się noc.
No nie ciekawie akurat pod tym względem, więc no będzie trzeba sobie przenocować chyba na łajbie. Albo przybić na chwilę do brzegu i wtedy spróbować gdzieś się kimnąć, bo tak to średnio bardzo. No już niestety, ale naszego domu nie widać. Widać jakieś góry w oddali, widać różne tereny, ale no nie widać drzew, nie widać samego lądu tak typowo, więc no jesteśmy coraz dalej. Spójrzcie na to! Spójrzcie na to! Przez przypadek właściwie patrzę sobie na mapę, a tu pojawia się sakiewka. Sakiewka oznacza bardzo fajną rzecz, której szukałem na poprzednim świecie i znaleźć nie mogłem, więc jak najszybciej musimy dobić tutaj do lądu i dojść do sakiewki. To jest miejsce, gdzie postawimy właściwie portal. Wydaje mi się, że to jest idealne miejsce na portal, bo ono nam da pewne możliwości. Słuchajcie, dobijemy sobie tutaj do lądu. Ale super, no nie spodziewałem się, że tak szybko to znajdę. Naprawdę blisko, więc super. Dobra, troszeczkę jeszcze podpłyniemy. Trochę hamulca wsteczny. Dobra, może być. Idealnie przybite. Lekko zahaczone, ale to co? Dobra, zaznaczę może sobie, że mam tutaj łajbę. Napiszę łajba, a co? Niech będzie. Dobra, i przejdziemy sobie teraz, przetuptamy sobie do tego znacznika, który jest tutaj, aż przylagowało. Dobra, jest spawner. Spawner trzeba szybciutko wyłączyć, że tak powiem. W dużo lepszej linii latają te strzały z tego łuku, więc no akurat to jest proficik totalny. Pyk, myślę, że jeszcze z dwa strzały. Ten już tam zbiegnie. O, idzie kolejny dziad, no. Szarzeł czarownik, uspokój się. On tu healuje siebie i innych. Ja chcę tylko ubić to. Opa. No, no, nie atakować mnie. Kurczę. Mocno, mocno rozwalać i dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Szarzeł. Muszę uważać na nich, bo to są wysokie już poziomy. Ten tutaj, to jest trzeci? Nie. Dobra. Tu będzie heal, on sobie heala robi. Ja niestety nie mam wypoczynku już. Tak mi się szybko skończył. Aż się zdziwiłem. Dobra, najpierw tego. Okej, okay, i teraz... Ała, tego czarownika. Bez staminy to ja sobie mogę, słuchajcie, wam powiem. Musimy troszeczkę nabyć staminki. Chyba miodek dał staminkę dosyć dużą, o ile mi się nie wydaje. Więc szybciutko stamina i teraz podchodzimy do niego. O, widzę tam lochy, więc już w ogóle bardzo tutaj uroczyście soczysty teren, pełen po prostu ciekawych miejsc. Podniosłem w ogóle starożytne nasiono, które było w tym spawnerze, więc fajnie. Tylko też mam obrażenia, nie podoba mi się to w ogóle, ale mocno mnie tutaj to dojechało. Muszę naprawdę teraz uważać, zanim dojdę do starca. Tutaj nie są przyjazne tereny. Po cichutku muszę dojść, tam są szkielety i jest ich trzech nawet, więc no nie chciałbym z nimi zaczynać, wam powiem. Cykam się, a muszę tam przejść, bo tam jest w ogóle jakaś taka dziwna aura. Przejdźmy sobie do tego, pozdrawiam aurę w ogóle w takim razie, ale to nie ta dziwna aura. To nie aura, ten aura, tylko jakaś dziwna aura. Widzicie, jest taka bańka. Normalnie bańka. Podejdźmy do tej bańki i zobaczmy. Wow, tam biegną szkielety za jeleniem, więc musimy też uważać. I wejdźmy, podejdźmy, zobaczymy, co tu jest, o co chodzi z tą bańką. Halo, ludziska. Wow, patrzcie na to. Co tu jest napisane? Coś, jakieś ostrzeżenie? Runa? Mogę ją przeczytać? Nie mogę jej przeczytać. Patrzcie, jestem w środku bańki. Jestem w środku i teraz jestem na zewnątrz i oni nie mogą do mnie dojść. To jest bańka ochrony. Patrzcie, pyk. I już jest spokój. Dotarłem do bezpiecznego miejsca. Miejsca, w którym czeka kupiec ze swoim Hallsteinem. No proszę. Patrzcie, oto on. Haldor. Przywitajcie Haldora, kupca. Check this stuff out. No nieźle. Świąteczna czapka, proszę bardzo. Czerwona czapka w stylu krasnali domowych. Diadem Dwergera. Przenośne źródło wiecznego światła dla eksploratora lochów. Mega spoko rzecz. Możemy sobie mieć światło na głowie. To jest super. Megingjord. Nałożony zapewnia nadludzką siłę. To jest super. Dodaje nam udźwigu, więc super opcja. Ciało Emira. Ziemskie szczątki gigantycznego Emira. Nie mam pojęcia, po co to jest. Możliwe, że to jest potrzebne do któregoś bossa. Wędka
i przynęta. To jest też super rzecz, żebyśmy mogli sobie rybki polować. No niestety, nie mam przy sobie złota, więc nie możemy nic z tego zdobyć, ale spójrzcie, jakie tu są rzeczy, tu są włócznie, tutaj są tarcze, mamy odpoczynek w ogóle, więc super, możemy, szkoda, że nie możemy sobie zabrać. Ten sobie tutaj wcina coś z tego, no naprawdę fajne miejsce wam powiem, nie spodziewałem się takiego miejsca tutaj, więc super. No i słuchajcie, dotarcie do tego miejsca wiąże się z zakończeniem tego odcinka, a kolejny rozpoczniemy mniej więcej od tego miejsca i wyruszymy w stronę starca, żeby tam odkryć teren i wrócimy sobie, myślę, już wtedy do naszego domku. Tak więc co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do kolejnych odcinków z Valheim i różnych innych gier. Na razie!